Młodość zawsze ma to do siebie, że charakteryzuje się pewnym buntem, pójściem pod prąd. Dla młodych ludzi, jeśli chodzi o te programy, które zaproponował pan prezydent Duda, to jest wiele naprawdę ciekawych rzeczy. Ja mam nadzieję, że tych wyborców młodych także uda się pozyskać. Natomiast de facto przez ten okres pięcioletni pojawiło się w Polsce nowe pokolenie, też zupełnie inne w porównaniu do tego, które głosowało 5 lat temu na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Nawet jeśli spojrzymy na ten postęp technologiczny, który się odbył, procesy społeczne, które w Polsce zachodziły, ale dzisiaj w tym pojedynku jeden na jeden, w tym pojedynku face to face, dzisiaj Polacy będą musieli dokonać takiego wyboru, jaką Polskę chcą wybrać.